Swój finał ma szlachetna paczka w Suwałkach. Dziś i jutro do patio Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej darczyńcy przynoszą paczki dla wybranych wcześniej rodzin. W środku głównie jedzenie, środki czystości, ubrania, słowem to, co rodziny wskazały wcześniej w swoich zgłoszeniach. Przygotowane prezenty trafią do potrzebujących. Generalnie zamysł wziął z tego, że planowałam to rok temu, dwa lata temu, nie wyszło mi. W tym roku stwierdziłam, że chcę to zrobić. Z tego względu, że po prostu lubię pomagać. Sprawia mi to wielką radość i to może troszkę egoistyczne, ale po prostu sprawia mi to wielką przyjemność. Jestem generalnie w szoku, że tylu moich znajomych nam pomogło i zebraliśmy tak dużo rzeczy, naprawdę. Więc jestem generalnie bardzo szczęśliwa w dniu dzisiejszym. Jestem tego zdania, że jeżeli możemy komuś pomóc, jesteśmy w stanie, to należy to robić, bo dobro powraca, tak? Żyjemy w takich czasach, gdzie ludzie często wstydzą się, troszeczkę krępują prosić o to pomoc, a jest im to naprawdę potrzebne. Więc tak jak mówię, jeżeli jesteśmy w stanie coś zrobić dobrego, to jak najbardziej przychylamy się do takich akcji, tak? Ja wierzę w mnożenie przez dzielenie i wydaje mi się, że takie akcje, gdzie pomaga się słabszym, uboższym, powinny być rozwijane. A w grupie jest siła, więc dlatego zebraliśmy się wszyscy razem jako grupa sportowa Paint Run i zdecydowaliśmy, że pomożemy jakiejś rodzinie przetrwać święta, może trochę lepiej niż zawsze. Szlachetna paczka to ogólnopolska akcja pomocy, która działa od 2009 roku. Dzięki niej najuboższe rodziny otrzymują paczki odpowiadające ich indywidualnym potrzebom. W Suwałkach z pomocy skorzysta w tym roku 47 rodzin.